Oparliśmy to na doborze wątków historycznych i nowoczesnych. Główny element naszej kompozycji zbudowany na przeszłości. Boczne skrzydła eksplorują w sposób oczywiście symboliczny elementy współczesności Wrocławia. Mhm. 5 lipca chyba byliśmy na akceptacji projektu, a potem już wszystko tak ruszyło. Tak od lipca nie wychodziliśmy z pracowni, z jakimiś oczywiście przerwami. I tak sobie dumaliśmy, projektowaliśmy, tak? A no. Potem, gdy rozrysowaliśmy skalę tego projektu już zaakceptowanego, to było... To już tak już poszło, poszło. Bazą do zbudowania tej kompozycji była glina, dużej ilości gliny, bo mamy dużą kompozycję, z której tworzymy podobrazie. Płaszczyzna uformowana z gliny, która jest plastyczna w momencie kształtowania. Ten pomysł się wziął z tego, że jak obserwuję sobie Wrocław, to wiem, że mamy strasznie dużo murali. Murale można znaleźć w każdym podwórku, a tych instalacji ceramicznych zrobionych z gliny jest mniej. Kiedyś było to bardziej popularne, tak? Kiedyś się tych mozaik robiło mnóstwo. Pomyślałam, że warto by było właśnie zadziałać w tej materii właśnie ceramicznej. Pomyślałam, że warto po prostu zatrudnić fajnych, zdolnych artystów z naszej tutaj rodzimej wrocławskiej ASP i zaproponować im stworzenie tego typu dzieła na naszym budynku. Odkąd zacząłem się zajmować ceramiką, to wszystkie działania, które podejmuję, mają w sobie ten element, o którym mówisz. Pewno dlatego dalej mnie to pasjonuje i dalej odnajduję tematy, które chciałbym jeszcze rozwiązać, zmierzyć się z nimi. W wypadku akurat tej mozaiki to była przede wszystkim skala. Sprowokowała mnie do tego, żeby zmierzyć się z takim problemem. Mozaika to jest kompozycja składana z elementów i to jest bardzo ważne. Każdy ten element był wycinany osobno i my to odpowiednio projektując uwzględniamy ten początkowy rozdział na elementy, ale później po zakończeniu wszystkich prac nam się to znowu musi złożyć w konkretny projekt, ideę. Możemy zrealizować tą realizację uzyskując i pracując tylko na płaszczyźnie, ale poprzez to, że pracujemy na początkowym etapie realizacji na plastycznej glinie i możemy z nią zrobić na tym etapie wszystko, możemy bez większych problemów wprowadzać efekty reliefowe, rzeźbiarskie. W ceramice możemy połączyć działania na płaszczyźnie z kolorem, z graficznymi efektami, właśnie z możliwością wprowadzenia śladu narzędzia, czyli konkretnej kreski zrobionej nożem, kawałkiem patyka. Ten relief może być bardzo istotny, może nam podkreślić pewne rysunkowe efekty. Można na nim zrobić całą realizację i nadal to będzie ciekawe wizualnie. Mamy rysunek wgłębny, niektóre elementy mogliśmy zrobić przestrzenne. Glina wypalona w wysokich temperaturach. Thank you.
ciało jest barwione podstawowymi tlenkami metali i właśnie jeżeli widzimy kolor w ceramice, zazwyczaj jest on uzyskany właśnie przez kombinację tlenków, takich jak tlenek kobaltu, tlenek miedzi, tlenek żelaza, tlenek manganu, niklu, wiele, wiele innych. Natomiast barwniki, no to szkliwa, gliny, angoby, czyli związki, które w temperaturach wysokich dały nam kolory. Większość kolorów, które odbieramy na ceramicznych przedmiotach, jest uzyskana właśnie przez użycie szkliwa. Wymagana jest ta temperatura od 900 stopni wyżej. To się wszystko topi. Na powierzchni, na której zostało nałożone, powstaje trwała warstwa, taka skorupa szklistej substancji, która jest właśnie szkliwem. Możemy w tej technice wykonywać malarstwo w kontekście przestrzeni publicznej trwałe. Możemy tym mozaikom nadawać również charakter znaczeniowo głębszy, czyli przyjemny z pożytecznym możemy połączyć wartość dekoracyjną plus również w jakiś tam sposób informacyjną. Na trwałym, kolorowym i myślę ciekawym dla większości kontekstów architektonicznym obiekcie. Plan był taki, żeby po zachodzie słońca, jak już się troszeczkę ściemni, mozaika była widoczna dla każdej osoby. Użyliśmy reflektora profilowego, dzięki czemu mogłem wyciąć idealnie brzegi całej mozaiki. Jest to światło ciepłe, na którym też zależało Łukaszowi, aby oddać różne barwy, różne kolory na mozaice, typu biały błyszczący, jasnobrązowy. Reflektor profilowy jest to 500-watowa żarówka. Pozwala na to, żeby do samego końca świecenia żarówki była ta sama barwa. Pierwotnym moim zamyśle mozaika miała być kolektywna. Część mozaiki wykonana przez artystów i część mozaiki wykonana przez warsztatowiczów. Warsztaty były pokoleniowe, więc przychodziły zarówno mamy z dziećmi, jak i osoby starsze. Warsztaty ceramiczne to są bardzo wdzięczne warsztaty, ponieważ no, dla dzieci jest to super zabawa, że mogą sobie polepić w tych formach i tak się pobawić, a dla osób starszych jest to coś w rodzaju relaksu. Myślę, że one nam się udały. Udało nam się je zrealizować pomimo pandemii. Było ciężko. Coś zaczynaliśmy, coś odwoływaliśmy. Po prostu było trochę schodów, ale się udało skończyć. Powstało prawie 20 wspaniałych hafti o Wrocławiu. Łukasz z Zasią ją montowali przez niespełna 3 tygodnie, tak naprawdę długo. To osoby, które przychodziły, tutaj nie można powiedzieć nic innego, oprócz to, że ona jest przepiękna i ten odbiór jest bardzo pozytywny. No aczkolwiek nie byliśmy w stanie się nią pochwalić publicznie, musieliśmy to zrobić w sieci. Dzień dobry, witamy w Centrum Kultury Agora. Wraz ze mną wrocławscy artyści, Joanna Teper, Łukasz Karkoszka. Otwieramy, a właściwie odsłaniamy mozaikę na ścianie frontowej Centrum Kultury Agora. I jest to finał dużego projektu realizowanego przez kilka miesięcy w Agorze. Odbyły się warsztaty ceramiczne, cały cykl tych warsztatów, spacery historyczne po wrocławskich osiedlach, a dziś właśnie finał, czyli koncert Leny Pięknieskiej pod jakże aktualnym tytułem Coś przyjść musi, miłość lub wojna i właśnie mozaika.
postanowiłam właśnie w związku z tym, że cały projekt miał charakter trochę historyczny, pokazać bardzo fajny projekt wspaniałej artystki Leny Pięknieskiej, która przygotowała projekt muzyczny będący interpretacją wierszy dzieci, które tworzyły w czasie wojny. Był to na przykład Abramek Koplowicz, Ginczanka. Powstał z tego naprawdę świetny, wzruszający projekt, który transmitowaliśmy w listopadzie właśnie w Centrum Kultury Agora na żywo. Zastygły ulice, wzrok mej cichej, cichej duszy sięga w bezgranice. Świat w letargu cichy, skrzypły skrzydła lotne zwinął. Promyk słońca złoty, ciepły w nicość się rozpłynął. Ciało stygnie, krew zamiera, przebłyskuje drgnienie. W złotą szatę się zamieni złociste wspomnienie. Lata, lata, niby wieki, chłodne, głuche cienie. Jestem tam tak daleki, jestem tam daleki, daleki, jak moje wspomnienie.